Pamiętam pierwszy raz, kiedy grałem w Minecrafta, byłem na Flatworldzie bez żadnego wsparcia. Potem włączyłem mój pierwszy świat. Nie spotkałem nikogo w tym starym lesie. Potem zabrałem drewno i liściów parę. Nie wiedziałem wtedy, co spotka mnie w nocy. Lecz wiedziałem wtedy, że będą kłopoty. Za dnia zbudowałem lepiankę z dirta. Przespałem noc i poszedłem na wyprawę. Gdzieś daleko, gdzie nie spotkał nikt już mnie. Wieźmy odwiedziłem, w piramidzie byłem. Monument oszalał, gdy się tam dostałem. Nawet chciałem twierdzę podbić, lecz była zbyt trudna. Brutal nie oszczędzał, gaz nie odpalał, szkielet nie odbijał. Ruszyłem głęboko w zapomniane miejsce. Nikt nie szukał tutaj ani złota, ani węgla, więc wyruszyłem po diamentów parę. I oszalałem, gdy to ujrzałem. Wszędzie już byłem, w piekle pod wodą, nawet na bagnach byłem, więc wyruszyłem na wielką walkę. Z piachem dusz i który głów miał parę. Dzięki skillowi, umiejętnościom oraz walce, w końcu udało się na mej walce. Pamiętam tę chwilę, gdy psa nazwałem. Sara to była, coś tak kojarzę. Dom miałem piękny, wielka była willa, lecz nie zapomnę, co następne było. Po jakimś czasie mi się znudziło. Odważyłem się i nareszcie wyruszyłem. Portal z perłami czekał już otwarty, więc skoczyłem w niego i to ujrzałem.